wspaniały. Chłopcy starali się zrobić co mogli, żeby to widowisko mogło się odbyć na w miarę dobrym poziomie. Robili co mogli, a sami Państwo widzieli jak było. Gdy usłyszeliśmy, że zmierzymy się z pierwszym zespołem Liga, no to wiadomość nas na początku tak szykowała, no ale tak po krótkich przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że jednak to jest fajne wydarzenie, będzie można się tu pokazać. Robiliśmy co mogliśmy, tak jak trener powiedział. Mowa była z lekarzem przed meczem, czy w ogóle dopuścić niektórych zawodników, czy to w ogóle w kraju jest możliwe, żeby takich młodych chłopaków w takiej konfrontacji dopuścić. Na pewno, tak jak tu młody zawodnik już powiedział, jest to przeżycie, na pewno bardzo fajna sprawa. To by było coś innego, jeżeli to jest sparring, czyli w jakichś turniejach towarzyskich. To jest bardzo fajna historia, ale mnie się wydaje, że to jest Puchar Polski. I to według mnie skandal. Jeżeli ja mam materiał filmowy z meczu Piotrków, Puławy, czy gra całe Puławy, cały zespół i tam żadnej kontuzji nie widzę, a trzy dni później mają kontuzję, no to coś jest nie tak chyba. Tak jak ja bym powiedział dzisiaj na ten mecz, wiedząc taki skład, wypuszczam inny zespół i mówię, że ma Kuchczyński, Piwko czy ktokolwiek reprezentanci Polski mają kontuzję, bo ma mecz w Głogowie. To chyba jest nie o to chyba chodzi w tej dyscyplinie sportu. Nie o to chodzi, jeżeli mówimy, że mamy iść do przodu w tej dyscyplinie sportu w tym kraju. Wydaje się, że ludzie niektórzy nie pojmują tego, bo uczymy minimalizmu. Liga jest ligą, puchar jest pucharem. To przed chwilą zawodnik duński, który osiągnęliśmy, to byłby skandal, jeżeli chodzi o kraje takie jak Dania czy na przykład Niemcy. To jest niemożliwe. Ja rozumiem, że mogłyby być jedna czy dwie osoby, ale szanujmy siebie. Nie szanujemy ani kibiców w tym momencie, ani przeciwnika, przesyłając takie pismo. To po co w ogóle ten zespół startuje w Pucharze Polskim? Ja bym chciał w takim razie w tej chwili, żeby to były certyfikaty lekarskie prawdopodobnie, bo jeżeli skoro jest tyle kontuzji, to jestem ciekaw, czy jak w sobocie będzie ten mecz wyglądał z Gorzowem w domu. Cudownie zostaną wyleczeni w ciągu 3 dni zawodnicy? Tak to chyba wygląda. To jest chyba nie w porządku. Takie wydarzenie jak dzisiaj nie powinno mieć miejsca. No i też trochę obrazuje smutną sytuację Pucharu Polski. Jak to wszystko wygląda. I, no, trochę dziwnie było się zmobilizować z całym szacunkiem dla nich.